Papa gra. A teraz o mojej rodzince. Świat według Ludwiczka. Udział biorą January Brunow, Wojciech Paszkowski, Cezary Kwieciński, Janusz Wituch, Ewa Markowska, Józef Mika i inni. Lato mojej goryczy. Letnie wakacje. Dla większości dzieci oznacza to wolność od tyranii roku szkolnego. Dla mnie nadszedł czas jeszcze większych cierpień. Hej, Ludi! Jaką mamy godzinę? No, chyba trzecią. Źle! Godzinę tortur! Ale godzina tortur była rano! Ty chyba zgłupiałeś! Mamy godzinę tortur przez cały dzień! Jest lato! No to już nie muszę nosić zegarka. Na szczęście wiedziałem, gdzie szukać drogi ucieczki od godziny tortur. Letni obóz. 4 tygodnie prawdziwej, niefałszowanej, wolnej od Glenglena rozkoszy. Się spakować. Po co? Jadę na obóz. Co? Co ci ludzie wymyślają? Co to za pomysł? Nie chcę, by Tomi jechał ze mną. O, Ludi, w wieku Tomiego też jeździłeś na obóz. Tak, po to, żeby być jak najdalej od Tomiego. Ja pojechałem na jednodniowy obóz, gdy miałem 3 miesiące. Wracałem każdego lata, a kiedy miałem 6 lat, byłem już druhem. Chcemy, żeby Tomi miał podobne doświadczenia obozowe jak ty. Dobra, a nie możecie wsadzić go na lato do oddzielnego pokoju? Miałby obóz. Ludi, koniec dyskusji. Albo obaj jedziecie na obóz, albo żaden. Jak będzie? To, że jedziemy na ten sam obóz, nie znaczy, że będę twoją niańką, dobra? Kiedy dojedziemy do Chakami, nie znam cię, ani ty nie znasz mnie, jasne? To było to. Autobus, który miał zabrać mnie do strefy bez godziny tortu. Uważajcie na siebie, wyślę wam dużo ciasteczek. Mogę tu usiąść? Myślę, że tak! Nareszcie zwycięstwo. Jaką mamy godzinę, Ludi? O rany, Glenn, czy twoja łapa nigdy się nie męczy? O, Ludi, jeszcze 100 mil. Zamienimy się miejscami, i będę cię torturował lewą ręką. Co, stary? Nie ma sprawy, do usług. Witamy w obozie Chakami. Nie zastąpi wam domu, ale nie macie wyboru. Ludi, ruszaj się! Masz mały bagaż, Glenn. Kto inny niesie moje ubrania? A kto? A ty! Wyjąłem z twojej walizy wszystkie rzeczy i oddam ci, jak doniesiesz moje! Tak, to bardzo śmieszne. Hej, Tomi, masz 7 domek. Znam go, fajny. A gdzie ty będziesz? Trójka? O nie! Znów różowy pałac! Ja mam 6. Hej, ja też! No może i ja. No, prawie. Jeżeli odejmiemy 7. W samą porę, Ludi. Właśnie wybieraliśmy szefa domku. Bardzo ciekawe, kto wygrał. Zjedaj! To moje łóżko! Odsuń się! To jest moje! To gdzie ja mam spać, co? Tobie też brakuje rodziny? Ej, powiedz! Brakuje ci mamusi zmuszającej cię do jedzenia szpinaku? Nie! A ty, lubisz jak brat robi z ciebie worek treningowy? Nie! Posłuchajcie mnie chwilę! Chcecie wracać do domu, kosić trawę i zmywać naczynia? Oczywiście, że nie! Zrozumcie, przyjaciele, nie jesteśmy w domu! Jesteście na obozie i możemy się świetnie bawić! A więc szybko, chodźmy na basen! Prędko! Obóz Chakami, w czym mogę pomóc? O, jedną chwileczkę. Uwaga, obozowicze!
Ludy Anderson, proszony o zgłoszenie się do biura. Jest do ciebie telefon. Anderson, dzwoni twoja matka. Mama dzwoni! Mama dzwoni! No nieźle, ty fajdłapo! Nie jesteśmy tu jeszcze nawet jednej godziny, a twoja mama już się niepokoi i do ciebie dzwoni! Hej, powiedz, żeby ci przysłała więcej gaci! O, Ludy, nie przesadzaj! Na pewno nie każą ci spać na leżaku. Chwileczkę, kochanie. No, uważaj na siebie. Postaraj się przystosować, dobrze? Pa, pa. Dobra, musimy pogadać o tym rachunku za międzymiastową. Mamy większe rachunki za telefon niż niejeden mały kraj. Musimy przestać. Halo? Tak, oczywiście zapłacę. Naj, przechlapane. Julia? Cześć, kochanie. Nie mogę teraz rozmawiać. Czy mogę oddzwonić, pa? Kto to był, Julia? Nasza córka Julia. Ta Julia, która mieszka w stanie Oregon. Julia, kierunkowy 503. Tak, jeśli już skończyłeś, to muszę oddzwonić. Wyślij jej gołębia pocztowego. No dobrze. Dzwoniła na nasz rachunek. Ciągle uczy się gotowania. Myślę, że jej małżeństwo się rozleci. Zawsze może wrócić. Czy nie byłoby to miłe? Powiedz jej, że ją pozdrawiam. Ty? Myślałem, że siedzisz w centrali. Cześć, umiem różne rzeczy. W czym problem? Połknąłem krem do golenia. Pewnie mam wrzód. Lepiej odeślij mnie do domu. Nieźle. Wynoś się stąd. Oczywiście, będę pamiętała wasze uwagi. Dobra, dzieciaki, dzisiaj ćwiczymy skoki. Są pytania? Tak, a jeśli źle oceniłeś głębokość wody i walniemy głową w dno jeziora? Daj spokój, to jest negatywne myślenie, Loni. Ludy! Dawaj, Loni, próbuj! Hej, patrzcie, co znalazłem! Co to jest? Wygląda na spadochron. Raczej jak żagiel. Dawaj! Wszyscy wychodzić, ty też, Loni. Wolałbym tu zostać, jeśli ci to nie przeszkadza. Bardzo lubię przebywać w wodzie. I o to chodzi, Loni, to właściwa postawa. Obóz czekami. Halo, pani Anderson? Co? Skąd wiem? Ojej, no zgadłam. Telefony do Andersona. Proszę się nie rozłączać, spróbuję go znaleźć. Ludy Anderson, zgłoś się do biura. Znowu dzwoni twoja matka. O, kuchnia. Kiepsko się czujesz, stary. Czuję się goło. Nie patrz na to w ten sposób. Wyobraź sobie, że nie przeszkadzają ci żadne ograniczenia. I co ty o tym myślisz, chłopie? Chcę wrócić do domu. Nienawidzę obozu. Nie używamy tu tego zwrotu. Nikt nie może nienawidzić naszego obozu. Może nam się nie podobać, a jeśli to silne odczucie, nie podobać serdecznie, ale nie nienawidzimy. Serdecznie nie podoba mi się obóz. Serdecznie nie podoba mi się, że moje gacie wiszą na drzewie. I serdecznie nie podobasz mi się ty. Wreszcie zrozumiałeś. O tak, Oliwio. Chłopcy świetnie się bawią. Właśnie robię kruche ciasteczka, żeby im wysłać. Co znowu? Polizała mnie żaba. I chyba zaraziła wirusem zżerającym ciało. Odeślij mnie szybko do domu. Nieźle. Wynoś się stąd. Unieść, naciągnąć i strzelać! Ha, ha! Tak jest! Trafiłem! Bingo! Jest! O! Łuk urwał mi rękę. Przyczepiłem ją, ale może wdać się infekcja. Wyślij mnie do domu, bo muszę iść do specjalisty. Witam panią, panie Anderson.
Niech go pani spyta sama. Jest niedaleko. Ludy, tu mama. Chciałam tylko wiedzieć, czy masz dosyć majtek, misiu. Nie nosi dwa dni z rzędu buzi. Został mi jeszcze tydzień obozu, ale wiedziałem, że nie wytrzymam ani minuty. Nadszedł czas, żeby z tym skończyć. Czas ucieczki. Czas, żeby złapać nocny ekspres. Lani, podziwiasz przyrodę, to świetnie. Mój nocny ekspres wykoleił się chwilę po odjeździe. Dzisiaj mamy próbę braterstwa, Loni. O nie, nie z nim. Nie chcę mieć z nim braterskich prób. I ja też nie. A ty spływaj, Ludy, szybko. To świetna okazja, abyście spróbowali współpracować. Wiążesz nas razem jak zwierzęta. To negatywne myślenie. Łączę was więzami zaufania. Szybko, Dodler! Staram się, ale nie mogę za tobą nadążyć. Jak z nauką współpracy? W porządku? Świetnie. On mnie ciągnie, a ja jestem ciągnięty. Doskonale. Zatrzymaj się. Upadłem. Proszę cię, stań. Ej, co ty wyprawiasz? Odpoczywam. A to po czym? Cały czas cię ciągnę. Wlokłeś mnie całą milę. Nie moja wina, że nie trzymasz równowagi. Ej, gdzie jest reszta? Jest za spokojnie. Jak można wypoczywać, nie słysząc? Ludy powiesił mnie na klamce, to mi spalił moje skarpety. A brak ci chłopców? No, może brak mi ich głosów dookoła. Może brak mi tu i tam ich twarzy, ale na to wystarczy fotografia i magnetofon. Aha. To są ciasteczka dla chłopców? Tak. Jak to wysyłasz? Pocztą? Myślałam już o tym, ale wiesz, nie zawsze można zaufać naszej poczcie. Chyba masz rację. Gdyby tak ktoś zaufany mógł dostarczyć ciasteczka, Andy, może ty? Dobrze, dobrze, zrobię to. Nawet chętnie. Nie musisz wszystkiego na mnie wymuszać. Przez ciebie, ofiaro, zgubiliśmy się. Raczej przez ciebie, to ty prowadziłeś. Tędy! Dobrze, losujmy. Jeśli orzeł, idziemy w twoją stronę. Jeśli reszka, w moją stronę. Dobrze, ale nie mamy monety. Kto mówi o monecie? Rzucę tobą! Chodźmy w twoją stronę. Nie mogę znaleźć Ludwiczka. Nie martw się, mały człowieku. Ćwiczymy braterstwo. Piękno braterskiego systemu polega na tym, że gdy gubi się pierwszy brat, drugi odnajduje go. Drugi skręca w złą stronę. Hej, kto tam jest? To brat numer jeden. Widzisz? Bezbłędne. Tak? A co będzie, jak obaj się zgubią? Hej, Ludy, która godzina? Wiem. Godzina tortur. Tym razem nie, więc która? Może piąta, w pół do piątej. Tu zaraz pewnie się ściemni. Chyba nie boisz się ciemności. Zatrzymaj to dla siebie, Lubel. Jeśli wygadasz, będę ci musiał spuścić łomot. Zapamiętaj to sobie. Nie boję się ciemności. Nie przeszkadza mi brak światła. Gdzieś do cholery był tu zjazd. Na co idą moje podatki? Ta droga jest okropna. Tędy, Ludy. Dokąd idziemy? Coś słyszę. To chyba obóz. Brzmi jak rzeka. Nie, to obóz, na pewno. Mówię ci, że brzmi jak... Halo, Ora Anderson. Nic nie mów, nie ma mnie, nie ma mnie tu. Wyjechałem, umarłem, przepadłem, nic nie mów, nie ma mnie. Ale nie ma... przykro mi, Ludy jest na wycieczce. Może mu przekazać jakąś wiadomość? W porządku, ja poczekam. To może chwilę potrwać. Nie szkodzi, mogę poczekać. Możesz go opisać, synu? Dużo włosów, mądre oczy i twarz, która widziała wszystko, co świat ma do zaoferowania. To on! Nie martw się, mój synu. Pewnie bawi się teraz gdzieś w lesie, tak jak nigdy w życiu.
nie! Tu nie ma żadnej rzeki! Tato, co ty tu robisz? Chciałem mieć pewność, że dotrą do was te ciastka. Zginął Lubi! Zagubił się w lesie! Co? Hej, Glenn! Masz coś wokół? Nie, ale wsadzę ci zaraz coś w twoje, jak będziesz mnie ciągle pytał! W porządku, staruszku. No dobrze, nasz uciekinier ucieka od 6 godzin. Średnia marszu u dzieciaka jest, no, nieduża. Przysięgam, że potrafię się czołgać szybciej niż on biegnie, ale trzeba go szukać na każdej fermie, w każdym kurniku, w każdej chacie w promieniu 12 mil. Nazwisko zbiega Ludi Anderson. Jeszcze Glenn, on też zginął. A, tak, Glenn też zaginął. No więc chodźcie. Szukajmy Ludiego! Hej, Glenn. Czego znów chcesz? Nic. Myślę sobie, że możesz być głodny. Chcesz się ze mną podzielić, co? Ale tamtym pudełkiem. Hej, Ludi. Tak? Dzięki. Zabawne. Pojechałem na obóz, żeby uciec od Glenna, no i jesteśmy razem, związani. Zagubieni w głuszy i przymierający głodem. To najzabawniejsza rzecz, jaka zdarzyła się tego lata. Hej, Ludi. Nie mów nikomu, że powiedziałem dzięki, czy coś takiego. Wiem, wiem. Inaczej spuścisz mi łomot. Chyba nie zgubił się pan, panie Anderson. Żartujesz? Nie wiem, co to słowo znaczy. Znaczy, że się zupełnie nie wie, gdzie się jest. Obóz jest tam. Słyszę go. Świetnie się orientuję. Jestem chodzącym kompasem. Chyba toczącym się kompasem. Wstawaj, Glenn. Mamusia, kołdra spadła i nie mogę znaleźć misia. To będą moje koszmary przez najbliższy rok. Obudź się już, Glenn. Co? Już jest rano? Chodź, poszukamy misia. Baliście się? Ani przez chwilę. Był niedźwiedź? No pewnie związany ze mną. Dobra, koniec zmartwień. Udało mi się, nic mi nie jest. Nie trzeba przyjęcia powitalnego. Aha, co, kto tu jest? Przysięgam, panie władzo, że nie wiem, jak to się stało. Naprawdę żadnych dzieci nie wiązałem. Dobra, dobra. Lepiej chodź ze mną. Co? Aresztujecie mnie? Co będzie ze sprawdzianami sprawności? Tak, to negatywne myślenie, druhu. Nie myśl o tym jako aresztowaniu. Pomyśl, jaka to świetna okazja, by z bliska i dokładnie poznać komisariat. Oddałem im najlepsze lata swojego życia. Słyszy mnie pan? Nie jestem dobry w sportach. To miały być moje wakacje. Ostatni tydzień obozu był wspaniały. Pływałem, grałem w piłkę, uczyłem się strzelania z łuku i co najważniejsze, nie było już godzin tortur. Cześć. Myślę, że w czasie naszej wędrówki przez las Glenn nauczył się szanować we mnie człowieka. Hej, Ludi! Która godzina? Koło 3:00. Źle! Za 10 sekund godzina tortur! Myślałem. 8, 7, 6, 3, 2, 1. Każdy z nas ma jakąś rolę w życiu. Nie powinienem się spodziewać, że Glenn przestanie grać swoją. A poza wszystkim był w tym dobry. Specjalna dostawa od telekomunikacji. Od nich można się spodziewać tylko rachunków. No, właśnie. Ora! Chwilkę, kotku, bo właśnie dzwonię. Tak, cześć, kochanie. Tu ojciec. A ilu ty masz ojców? Nic pilnego. Zapłać, kiedy będziesz mogła. Wersja polska, Masterfilm, dialogi i reżyseria Ewa Markowska, dźwięk Sebastian Kaliński, montaż Mariusz Malicki, kierownik produkcji Dorota Suskę-Bodych. Szafa, tak.